Serdecznie Artcore z tej strony. Zapraszam do kolejnego odcinka. Zagrajmy w Enter the Gungeon. Parę słów wyjaśnień. Nagrałem cały odcinek. Niestety okazało się, że mój balans audio się zresetował z jakiegoś powodu i mój mikrofon był o wiele, wiele za cichy. Nie było mnie w ogóle słychać. Także niestety myślę, że tego odcinka nie będę publikował. Nie ma. Doszliśmy dosyć daleko, bo do czwartego poziomu, ale poza tym nie sądzę, żeby to było dobre do oglądania. Także tutaj damy sobie z tym spokój. Natomiast udało nam się uratować jedną parkę, którą tutaj pokażę. No już odblokowałem trzy poziomy, trzy przedmioty w tamtym nagraniu. Także tutaj może je zobaczymy. Natomiast tutaj odblokowaliśmy tą dwójkę. Są oni sprzedawcami, tak jakby. No w każdym razie oni wzbogacają tak zwaną kolekcję, czyli po prostu odblokowują nam rzeczy za kredyty hegemonii, które mamy w prawym górnym rogu. Także bez zbędnego dalszego tłumaczenia wchodzimy do lochu Giver. No niestety tutaj muszę przyznać, był to odcinek, którym sobie całkiem fajnie radziłem, no ale niestety nam balans głośności był taki, a nie inny. Tego odcinka moim zdaniem przynajmniej oglądać się nie da, także z nim sobie damy spokój. Jeśli chodzi o skazaną natomiast, no to tak, jest postać, którą teraz gramy. Co mamy jako ona, no to mamy przede wszystkim rewolwer jako naszą broń podstawową, mamy obrzyna. Mamy koktajl Mołotowa i mamy zdjęcie, denerwujące zdjęcie. A, tutaj itemy, które odblokowaliśmy. Denerwujące zdjęcie, które polega na tym, że jeśli oberwiemy, to dostajemy czasowy boost do damage'u. Zadajemy więcej obrażeń dzięki temu. Jest to czasowe i jest to osładzacz, że tak powiem, kiedy dostaniemy, ale tutaj jest na tym po prostu nie polegać. No niestety efekty, które nagradzają nas za to, że oberwamy, są trochę. Ja bym to określił bardziej jako taka nagroda pocieszenia, ponieważ no raczej nie powinniśmy dostawać w tej grze. Jeśli chodzi o nasze zdrowie, o nasze życie, jest ono chyba najtrudniejsze do zdobycia. Także zazwyczaj właśnie lepiej jest użyć chociażby ślepaka niż przyjąć to na twarz. To było zbędnie ryzykowne. Ale muszę przyznać, że powoli się rozkręcam. Także no, ostatnio nam się udało zajść dosyć daleko. Mam nadzieję, że to teraz powtórzę aktualnie na nagraniu, które się do czegoś nada. A tymczasem kontynuując, tu mamy altar. Zawsze mi ucieka polskie słowo kapliczka. O proszę, właśnie kapliczka dla bojowego anioła, którego duma przywiodła do upadku. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, co on robi. Chyba zabiera jeden kontener serduszka. Tak to nazwijmy. Natomiast w zamian daje nam większe obrażenia. Także może się tym zainteresujemy, ale to później. Ciało koszulkowe. Trać tylko w automacie. Proszę, mamy nową broń. Strzela koszulkami. Spółka Artykuły Lochu Giver została założona przez kilku przedsiębiorczych broni umarłych. Po zastrzeleniu pierwszych czterech klientów postanowili zająć się czymś innym. No tak to jest, jak się ma działo na koszulki, które jest bronią aktualnie. Plecak, całkiem, ale raczej myślę, że to zrezygnujemy, raczej się skupimy na kluczu. Tutaj mamy naszego przyjaciela, możemy mu sprzedawać rzeczy, których nie potrzebujemy. Coś do mojej kolekcji, wynagrodzę ci to. Dokładnie. Na razie nie mamy nic dla niego do sprzedania. Może w przyszłości. Natomiast idąc dalej, zobaczmy, jak te działko koszulkowe się spisuje. No, byłem tak skupiony, żeby zobaczyć, co ono robi, że nie zauważyłem nadlatującej kuli. Jest to zła praktyka. Działko koszulkowe nie jest też takie złe, aczkolwiek jak na broń żart, których jest tutaj parę. Zapędziłem się wróg, przynajmniej odzyskałem pół serduszka. No i w każdym razie możecie zauważyć, że jako barwę moja postać się robi cała czerwona.
Co to jest? Wypchana gwiazda, pluszowa osłona. Daje tymczasową nietykalność spadająca gwiazda, która została zakonserwowana w miękkim pluszu. Przyklej sobie kilka z nich, by zyskać odporność na wszelkie obrażenia. Mołotow jest dobry ofensywnie, ale to jest dobre defensywnie. Zastanawiam się, czego w tym momencie potrzebujemy. Myślę, że defensywa bardziej się przyda. Ofensywy nam jak na razie nie brakuje. Także nasz Mołotow już został skradziony przez szczura. Króla szczurów. Bodajże. Nigdy nie pamiętam, jak się nasz nieprzyjemny kolega nazywa. Nam kradnie wszystko, co zostawimy na ziemi. Cztery strzały na ciebie, to nie jest dobrze. Nawet więcej niż cztery. Ohoho. To nie jest dobre miejsce. Wiecie co, nie będę używał tej broni. Przykro mi. Nie przemawia do mnie w ogóle. Chciałem to kopnąć. O bankowie. Nie popisuje się teraz. No niestety. Jedno dobre przejście gry i teraz musimy to zapłacić za to jednym kiepskim, który oczywiście skończy się na nagraniu. Dlaczego by nie? Klucza nie mamy. Kupimy klucz. Kupimy. Oho, okej, nie kupimy klucza. No i się przesunąłem w trakcie zakupu. Mam nadzieję, że uzbieramy na nowy, albo na Davos jakiś. Przydałaby mi się inna broń, zanim pójdziemy do bossa. O, naprawdę, na samej głowie mi się pojawiłeś. Dobra. Dobra, gra, rozumiem, zrozumiałem przesłanie. To by było na tyle. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Będziemy musieli pod całym pistoletem walczyć z królem na boju. Już go prezentowaliśmy, także. No, chyba, że użyjemy. Zobaczmy, co to robi. A po prostu jesteśmy nietykalni. A, fajnie. Czyli nie muszę się przejmować przez jakiś czas. Że oberwę. No i oczywiście skończyła się, jak byłem na boju. No, oczywiście. No, tego jeszcze nie było, żebym padł na pierwszym poziomie. No, ale cóż, może to i dobrze. Dzięki temu będziemy mieli szansę na lepszy ekwipunek. Oczywiście zaczniemy od nowa. Oczywiście w tym odcinku będziemy kontynuować. Mam nadzieję, że tym razem będzie trochę lepiej. No niestety był to dosyć niefortunny run. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Nie pozwolimy temu wedrzeć się do naszej głowy. Do mojej głowy nie pozwolę. Żebyśmy tutaj... Następna gra była... Powinna być o wiele lepsza teraz. Powiedzmy, że to była rozgrzewka. Teraz mamy przynajmniej naszego Trustworthy Mołotowa. Godnego zaufania Mołotowa. Idziemy dalej. Znaleźliśmy naszego sklepikarza. To jest idealna sytuacja do życia Mołotowa. Ciasne przejście, przez które przeciwnicy muszą przejść. I teraz oczywiście się na zewnątrz pokazują. Budżetowy rewolwer, mimo swojej nazwy, jest jedną z lepszych broni startowych, jeśli nie najlepszą. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. I tutaj mamy naszą butelkę serduszko, czyli po prostu kontener dodatkowy, dodatkowy HP. Raczej na nie nie uzbieramy, chociaż kto wie, dopiero zaczęliśmy te piętro, a już mamy 28 naboi, monet.
dukatów. Pusty poziom tym razem. Tutaj, okej. Okay. To przejdźmy w takim razie tutaj. I droga. Nazwijmy te... Znaczy nie pieniądze, to pieniądze i dukat. To czego by nie. Mamy 29 dukatów. Także może uzbieramy te 65. No i dostaliśmy lepszy dukat. Większy. No, zobaczmy, czy nie trafi mi się lepsza skrzynka. Brązowe mimo wszystko są najgorsze, jeśli chodzi o to, co może z nich wypaść. Mają najmniejsze szanse na fajne przedmioty. To nie znaczy, że nie ma tam fajnych przedmiotów, ale póki co poszukajmy z drugiej skrzynki. Zobaczmy, co ona ma nam do zaoferowania. I w drogę. No, jak na razie idzie nam o wiele lepiej niż ostatnio, także nie narzekam. Mamy już 50 dukatów, to może nawet jeszcze te 15 tylko jest nam potrzebne. I będzie spoko. Chciałbym mieć Mołotowa na tego gentlemana, ale niestety poradzimy sobie bez Mołotowów. To tu gdzie tu jest? Jest nasz Rambo nabojak i gdzieś drugi jest też drugi Rambo nabojak. I mamy drugi klucz, czyli w sumie moglibyśmy wrócić do tamtej skrzynki albo zobaczyć, czy jeszcze więcej kluczy nie będzie i przejść do sekretnego poziomu. W sumie moglibyśmy wejść. Wiecie co, pozwiedzam jeszcze trochę. Zobaczymy, jak będzie cały poziom wyglądał. Sklepikarz też ma klucz do kupienia od niego, także zobaczmy, jak to będzie. No, tutaj zapomniałem się wyciszyć, jeśli chodzi o wiadomości, także sekundę to na razie to schowamy. Ok, i idziemy dalej. Dobra. Postać nasz na serduszko. I tu jest ten dylemat. Co tutaj zrobić? Co zrobić? Kupić klucz? Czy jednak nie kupić klucza? Wiecie co? Odblokuje tą skrzynę. Zobaczymy, co z niej dostaniemy. I potem w zależności, jak nam pójdzie boss fight, zadecydujemy, czy kupimy sobie dodatkowe HP, czy nie. Cóż to jest? Aplikacja towarzysząca iBomb. Oczywiście, że ktoś to zrobił. Oczywiście. Co nasza iBomba robi? Detonuje wybuchowe obiekty w aktualnym pomieszczeniu. Dzisiejsza młodzież może detonować materiały wybuchowe telefonami. Za dawnych czasów zwykle była do tego wymagana jakaś forma strzelaniny. Ach, ta młodzież. Nie, wiecie co, zostanę z... Nie wiem, że bardzo fajny item, zostanę z Mołotowem, ale w tym momencie no, jesteśmy z nieciekawej sytuacji, kiedy będziemy podstawową bronią walczyć z naszym bossem, ale jeśli to nie jest król, czy jest król naboi, znowu, jeśli to nie był, to mógłbyśmy użyć naszego Mołotowa. No niestety król naboi na Mołotowa jest nietykalny przez Mołotowa. Po prostu lata, także to co jest na ziemi nie robi na nim większego wrażenia. Dobra, jestem już za blisko mojej strefy komfortu, proszę. No nie. Czyli myślę, że dlatego, że oberwałem tutaj, to sobie kupimy dodatkowe serduszko, żeby było tak, jakbyśmy nie oberwali i mieli te 4 HP zamiast 3. Okej. Okay. Ja powinienem się zamykać w
trakcie walki z bossem nie służy mi to dobrze, jeśli chodzi o uniki. No i przynajmniej szybciej go wykończymy, dzięki temu, że dostajemy boost do naszego damage'u, jak za każdym razem, jak obrywiamy. No niestety nie był to najlepszy pokaz znowu, ale dostaliśmy klucz, dostaliśmy nabój i nowego givera. Aj, radosny czas przeładowania. Możemy posiedzieć na tronie. Teraz ja jestem królem. Zobaczmy naszego Ice'a. Strzela rykoszytującymi pociskami. Przeładowanie armii jednego strzału zajmuje sporo czasu, ale jego użytkownikom to nie przeszkadza. W dokumentach zakonu prawdziwej Givery znaleziono wzmiankę, że niektórzy kultyści przeładowujący jej komory na krótką chwilę osiągają Givernę. Giveranę. Giverana. Dobre. Zajmijmy tego przydupasa. Nic nam niestety nie dał. O, mamy jeszcze jakiś klucz tu. No to super, to super. To mamy tyle kluczy, że możemy naprawdę dużo rzeczy zrobić. Tak, przede wszystkim kupmy sobie dodatkowe HP-ki. Teraz idźmy do skrzynki. Mamy trzy klucze, także możemy sobie pozwolić na to. Sprawdzałem, że to nie jest mimika. Sprawdzałem, ale nie zaszkodzi jeszcze raz. I mamy pistolet maszynowy. Szkrawka mnie dopadła z rażenia. Gdzie był nasz pokój z ogniskiem? Wydaje mi się, że tutaj. A gdzie był pokój z beczką? Z wodą? Gdzieś była na pewno, prawda? Ja bym jeszcze tylko pamiętał, gdzie tutaj co było. Nie zwróciłem niestety uwagi. Tak, tu mamy pokój z ogniskiem. Okej, to teraz poszukajmy naszej beczki z wodą. Pójdziemy do sekretnego poziomu, czemu by nie? Skoro mamy klucze, tu jest beczka, całe szczęście, niedaleko. Okej. Eskorto beczki w drodze. Idziemy do naszego ogniska. Gdzieś tutaj zmieści się, powinna się zmieścić. Nie. Trochę niżej trzeba. To tutaj kopmy na razie. Tak. W drugą stronę i tutaj. Teraz się... Nieważne. Te drzwi mi sprawiają o wiele za dużo problemów. Dobra. Udało się wreszcie, także idziemy. Deturlamy się do tego ogniska nieszczęsnego. Nie w tą stronę. Nie. Dobra, mamy cię. Ha! W drogę. Odblokujmy nasz poziom. Znajduje się tutaj. Także na skróty pójdziemy i w drogę. Mamy dwa klucze. Nic nie straciliśmy. Trochę naszym Ice'em się pobawimy. Przyda nam się lepszy pistolet. No mam nadzieję, że jakieś następne klucze dostaniemy. Także w sumie nie jesteśmy w złej sytuacji teraz. No poza tym, że mogliśmy mieć 5. No jak było powiedziane, odbija się. Poza tym, że moglibyśmy mieć 5 HP, mamy tylko 4. To nie jest tak źle. Podobam i się to. Trickshot. Dobra, mamy amunicję, idziemy dalej. Muszę przyznać, że fajna ta broń. Bardzo szybko strzelna, także podoba mi się już z samego tego tytułu. Ale też niestety przez to dosyć szybko przechodzimy przez jej amunicję, jak widać. Myślę, że powinniśmy oszczędzić to na bossa, ale z drugiej strony, jak będziemy to oszczędzać, to... Okej.
Jak będziemy to oszczędzać, to tutaj będziemy o wiele bardziej obrywali, także coś za coś. Mam nadzieję po prostu, że albo dostaniemy amunicję, albo dostaniemy lepszą giwerę przeciwko bossowi. Szczególnie, że zaraz nam się ta nieszczęsna amunicja skończy. Okej, dobra, mamy klucz. To jest dobry początek. To jest bardzo dobry początek. Okej. Te beczki nam nie grożą, znaczy częściowo, bo tutaj one są łatwe do podpalenia. Natomiast... O, nie. No i nam się skończyła amunicja. Stało się. Beczki z benzyną. Benzyna oczywiście jest łatwopalna, natomiast samo chodzenie po niej nic nie robi. Chociaż osobiście... Okej, tu mamy zatrutą beczkę. Nie jest źle. Ten poziom mi sprawia dużo trudności. Zatrujmy ich. Okej. I drogę do sklepika, co tam masz ciekawego dla nas? Wystrzałowa kawa. O, ciekawe, ciekawe. I garłacz. Garłacz nie należy do najlepszych broni. Tylko, że nie masz amunicji na sprzedaż. To niedobrze. Co to za sklepikarz, który nie ma najważniejszej rzeczy? Nieładny. Oczywiście nie powiem mu tego w twarz, bo i tak jego usługi ratują mi życie. Wiecie co? Użyjemy Mołotowa. A to jest głupie z mojej strony, że go nie używałem do tej pory. W takich sytuacjach jest to oczywistość. Okej. Idziemy dalej. Może przynajmniej tym razem zaprezentuję bossa tego poziomu. Byłoby miło, byłoby super. Ale niestety, no, gra nie ma. Poszukamy jeszcze następnej skrzynki na razie. Te same powody co wcześniej, no jest to... jednak nie jest to najlepsza skrzynka, jaką można dostać. Wręcz przeciwnie, jest to najgorsza, także mam nadzieję, że dostaniemy po prostu coś innego. Chyba, że nie będziemy mieli wyboru, no to wtedy okej, użyję swojego klucza. Okej, na razie nasz budżetowy rewolwer się dobrze spisuje, także nie ma co narzekać. To było głupie, nierozważne. A tutaj... To było niespodziewane. Oczywiście to dobre nagranie. Musiał szlak trafić. No nic. W takim razie mam nadzieję, że w następnym przynajmniej się popiszemy, bo w tym, no jak widać, dzisiaj mi coś nie idzie. No ale nic. Zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.